Hej, witajcie, z tej strony ponownie Bomer. W dzisiejszym odcinku rzucimy sobie okiem na ciekawy line-up, który możemy skonstruować na 4-0 u Amerykanów. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym was prosić o pozostawienie łapki, subika, może jakiś komentarz. Da mi to po prostu motywację do tworzenia kolejnych filmów. Nie przedłużając, zaczynajmy. Line-up, który wam przedstawię, to line-up, w którym mi osobiście gra się dobrze. To nie znaczy, że będzie to rozwiązanie, które będzie wam pasowało. Jeżeli jest coś, co nie będzie wam pasowało, to po prostu zróbcie to według własnej idei i nie patrzcie na to, jak ja to zrobiłem, bo może się okazać, że po prostu macie umiejętności do gry jakimś trudniejszym pojazdem w tym biarze, w tym przydziale biarów i po prostu będzie lepiej się sprawdzał w waszych rękach niż te, które ja wam zaprezentowałem. Dzisiaj weźmiemy sobie, tak jak mówiłem, Amerykanów na 4-0. Jest to naprawdę bardzo prosta nacja, jeżeli chodzi o tworzenie line-upów. Chcę wam po prostu pokazać metodę, jaką będziemy posługiwać się podczas doboru pojazdów. Amerykanie są świetni, bo mają dosłownie bardzo szerokie spektrum pojazdów w tym przedziale BR-ów. Co za tym idzie, utworzenie całego line-upu będzie bajecznie proste. Pierwsza kwestia, nasz line-up będzie składał się z 5 pojazdów. To znaczy, że będziemy dopasowywać do 5 załóg darmowych, które możemy odblokować w grze, nie wydając złotych orłów. Moją główną zasadą przy tworzeniu line-upów jest wybór pojazdu podstawowego, od którego mniej więcej będę rozpoczynał rozgrywkę. Następnie wybieram też coś do strzelania na daleko, jeżeli jest oczywiście coś dostępnego. Dobieram też sobie jakiś pojazd lekki, coś co będzie mega zwrotne, szybkie, będę mógł się w stanie szybko przemieścić z punktu A do punktu B, coś w tym stylu. Dobieram jeszcze pelotkę i na sam koniec samolot. I to jest jakby moja główna zasada przy tworzeniu line-upów. W tym momencie wyświetla wam się właśnie mój line-up. Taki, który stworzyłem sobie na 4-0 u Amerykanów. Jest to naprawdę bardzo wszechstronny line-up. On pozwala mi walczyć praktycznie w każdych warunkach i praktycznie z każdym przeciwnikiem. I okej, omówmy sobie teraz bezpośrednio, co wchodzi w ten line-up. Moim pojazdem podstawowym jest tutaj M4A2. Sama jednostka jest dość mobilna. Plusem jest armata, bo jest szybkostrzelna. I tak naprawdę bardzo celna. Jeżeli wiecie, gdzie strzelać do danego przeciwnika, to uwierzcie mi, w przedziale BR-ów od 3-0 do 5-0 jesteście w stanie wyłączyć każdy pojazd tym właśnie czołgiem. Następnie wybierając pojazd na daleko, to w przedziale BR-ów do 4-0 możemy znaleźć tylko M10, które będzie takim racjonalnym wyborem. W tym momencie M10 znajduje się na 3.3, trochę poniżej naszych oczekiwań, ale jest to jednostka bardzo dobra do strzelania na dalekie dystanse. Minusami oczywiście M10 są prędkość obrotu wieży oraz brak stropu wieży, co tak naprawdę przekłada się na to, że często będziemy ginąć od samolotów. Kolejny pojazd do naszego line-upu to oczywiście pojazd lekki. I tutaj możemy sobie pójść w dwie drogi. Albo możemy być pojazdem lekkim, który będzie jedynie spotował, przykład M24 i w miarę silna armata. Albo też możemy pójść sobie w pojazd lekki, ale też bardzo szybki, którym będziemy mogli kapować, przykładowo M22. Oczywiście decyzja należy do was, to co bardziej wam pasuje w danym line-upie. Dla mnie obie te jednostki świetnie wpisują się w ramy tego line-upu. Następnie przechodzimy sobie do pelotki. Tutaj również możemy pójść dwiema drogami. Pierwsza jest moim zdaniem troszkę lepsza. Niestety znajduje się na niższym biarze. Jest to M16, a druga jest na 4-0 i jest to M19. M16 składa się z 4 Browningów i jest to naprawdę fajna jednostka, szybkostrzelna, ma duży zapas amunicji. Minusem jest to, że jest dużo łatwiejsza do zniszczenia
M19 ma dwa Boforsy 40mm działka. One są w miarę szybko strzelne, ale ciężko z nich czasami coś ustrzelić. Dlatego moim zdaniem lepszym wyborem jest tutaj M16, ale jeżeli ktoś opanuje świetnie M19, to będzie również potrafił strącać samoloty bardzo dobrze. No i na sam koniec wybieramy oczywiście samolot, który będzie już takim, powiedzmy, creme de la creme tego line-upu. W moim line-upie, tak jak widzicie, znajduje się P-47, jest to jednostka, która potrafi przenosić bardzo dużo bomb, do tego posiada bardzo duży zapas amunicji. Tutaj możemy wykonać praktycznie dwa naloty bombowe na jeden cel, także mamy dość duże szanse, że zniszczymy wiele pojazdów bombami, ale posiadamy też spory zapas amunicji, także możemy również walczyć z samolotami, a uwierzcie mi, ten samolot, pomimo tego, że jest duży, jest w miarę zwrotny. Jeżeli ktoś potrafi wykorzystać jego walory, to będzie w stanie walczyć nawet ze 109-kami, chociaż oczywiście jest to znacznie zwrotniejsza maszyna od nas. I to jest właśnie mój line-up na 4-0. Nie jest on może spektakularny, ale jest optymalny. Co za tym idzie, nie walczymy z tygrysami, nie walczymy z panterami. Tutaj naszym największym zmartwieniem w tym momencie są kawulce, które od przodu są możliwe do zniszczenia. Tutaj mamy też problem teraz, bo oczywiście weszła ta nowa lekka pantera u Niemców i niestety 4-0 do 4-7 może nas rzucić, także to będzie pojazd, z którym będziemy musieli nauczyć się walczyć, ale pozostałe są naprawdę, powiedziałbym nawet, łatwe do zniszczenia. Na zakończenie, w tym momencie wyświetla Wam się główny line-up, a poniżej jego jeszcze parę innych jednostek, które moim zdaniem mogą również fajnie uzupełnić go, jeżeli na przykład nie macie dostępu do niektórych innych jednostek. Także te maszyny również będą całkiem dobrze wpisywały się w ramy tego line-upu. Pamiętajcie, że nie będzie to po prostu optymalny wybór, jednak same jednostki również są dobre. To by było na tyle, dzięki, że byliście i trzymajcie się, cześć!